Drake, co się dzieje, że w tym momencie, jak próbujesz uderzyć twojego przeciwnika, go walnąć, on zatrzymuje twój cios dłonią, która nagle rozbłyska takim zielonkawym, rozbłyska takim czysto czerwonym, tak jak twoje płomienie pewnie są gdzieś bliżej pomarańczowego, czy coś takiego, to jego dłoń rozbłyska czerwonym płomieniem, całkiem podobnym do twojego. Po czym was wszystkich... Słucham? Mówiłeś. Podobny. Powtórzyłeś. No. Nieważne. Tak, po prostu mówi tylko, że krew ma ogromne znaczenie, tylko wy głupcy jej nie doceniacie. Po czym was po czym ciebie odrzuca, wyrywa się z macek i zaczyna lecieć. What? Nie! Czy mogę zdążyć go jeszcze zaatakować? Nie wyrywa się z macek. Co? Nie zgadzam się. Możesz. Dobra. Korzystając z tej samej pięści się wyrywa. No. Dobra. Tworzę Blood Weapon. Aha. W tej chwili. Przy czym, tym razem to nie będzie klasyczna broń, tylko krwawa paszcza bliżej niesprecyzowanego gada wyrastająca z mojego ramienia. Patrzę na to wielkimi oczami. Tutaj. Coś z tym... Ona jest zbyt zajęta spierdalaniem. Coś z tylu tego z indeksa. Referencjark. I próbuję go welp. Nią ugryźć, pożreć, rozerwać. Prawdopodobnie w tej sytuacji, jeżeli zaczyna lecieć, to zrobię reach i piercing 1. Więc lasz. Ja jeszcze chcę coś zrobić, zanim on spierdoli. Taką opicką scenę opisywałem, a... Znaczy ja mogę ewentualnie na chwilę coś też zdziałać? Tak, dobra, więc... W którą spierdalasz, no? Chciałbym się dowiedzieć, co w tym czasie Helena robi. Właśnie. To zanim wrócimy do tego, co się dzieje, jak wam ucieka koleś, to na niebie toczy się ładny pościg. Tak. Helena, jesteś unoszona razem z doktorem przez czyste niebo oświetlone księżycem. I widzisz tylko za sobą jeden szybko zbliżający się kształt skrzydlony, a drugi już, który cię wyprzedza. Mhm. Co robisz? Okej. Okay. Proponuję Leyland, żebyśmy pikowali i wylądowali. Mhm. Ale nie zużywam na to command sila, w związku z czym no, do niej należy decyzja. To ona się zgadza, bo widzi, że nie ma za bardzo możliwości tutaj coś zrobić konkretnego. Tak, myślę, że kurde, w ten sposób nie będzie mogła użyć, nie będzie mogła z nimi walczyć, jeżeli nas trzyma. Dokładnie. Więc zaczyna pikować. W tym momencie oni lecą, zaczynają lecieć za tobą. I zbliżają się. I Leyland mówi, że może przyspieszyć, tylko boi się, że nie dasz rady. Co robisz? Czy wśród tej... Przypomnijcie mi, czy wśród tego sprzętu na wampiry były jakieś specjalne pociski? Były na pewno amulety przeciw wampirom, na pewno były pociski i całe pistolety. I były jakieś zbroje? Kołki. Kołki na pewno mieli. I mieli jakieś... Pamiętam też, że dawały im woreczki z krwią, które konfundowały wampira, jego lucens. O, no. No ustrojstwo, co zatrzymało krew. I to też. Hmm. Dobra, wiesz co, to ja w takim razie sięgam po jeden, bo deklarowałem, że na wszelki wypadek wziąłem te sprzęty antywampirowe, tak. Więc
na razie mówię, znaczy, jak Leyland pikuje, to wyciągam jeden z tych pistoletów tamtych i próbuję strzelać w kierunku tych, ale zbliżających się do nas. Okej. Okay. Nawet jeżeli nie zadam jakichś znacznych obrażeń, to może ich chociaż za chwilę przestraszę, spowolnię albo coś w tych gustach. Dobra. Wolej. O Boże. Wow! Ta sesja, po prostu wszyscy. Wszyscy jesteśmy brylantami. Dokładnie. Dobra. W tym, który się do ciebie zbliżył, rozpoznałaś tego uzbrojonego włócznie, który rozprawił się ze stworami Raven. Mm-hmm. Błyskawicznie odskakiwał z boku na bok, unikając swoich pocisków, podleciał z całą siłą, wyrwał Armanda i poleciał z nim w górę, oddalając się od siebie, a drugi ten nadal kontynuował. Kontynuuje pościg za tobą. Czy jesteśmy dość blisko ziemi, żeby mogła spaść bez ten? Tak. Kliknij, to Raymond się pojawi. Dobra. Po pierwsze tak. Mówię, Leyland, puść mnie i ratuj Armanda. I na to zużywam już Command Seala. Mhm. Puszczę się za wcześnie. Mniej więcej tyle, że Leyland w tym momencie znika. Aha. Bo tracę kolejny pakt. Okej. Czyli Leyland znika, koleś odlatuje, a ty pierdolniesz w ziemię, tak? Tak, mniej więcej do tego się sprowadza. Ojej. Dobra, rzuć, ile grawitacji może zadawać, rzuć D6. Ile? D6, bo jesteś jeszcze rozpędzona trochę. Chyba złamanie kręgosłupa. Okej, okay, spleciłaś kostkę. Czy armor mnie chroni mój? Nie. Chyba powinno być plus jeden za armor, bo jest ciężki. Nie, no miałam dość lekką zbroję. Czy ktoś tutaj ma więcej niż jedną trzecią życia? Ja. A. Mam o jeden punkt więcej niż jedną trzecią. Jeden z wampirów, którego jeszcze w ogóle nie trafiliście. A ten, który pierwszy ma jeden HP tylko. Ten, którego chcę jebnąć teraz, tak? Dobra, chcę go jebnąć. Dobra, wiem, więc Maverick. Co ci powiem? Powiem ci tyle, że on coś robi, korzystając z tego, z tej mocy, którą skopiował od Drake'a. Po prostu cała ta broń ciągnąca się z powrotem do ciebie się podpala, zapala. I sam też tego. Sam też zaczynasz czuć taki wewnętrzny płomień, który się cię rani. To będzie D8. Czy Gabriel zaczyna płonąć? Jego wnętrzności trochę zaczynają się gotować. Widzę, jak mu tak dymi z uszu. Ja zakładam, że zbroja gówno na to robi. Tak, zbroja gówno na to robi. Raven, co robisz? Moment. Chcę zajebać temu, co latuje. Co się wyrwał z moich macek. W sumie jak on się wyrwał z tych macek, to one nie znikły, nie? Bo dalej one mają 2 plus mój lewy, czyli każda z nich ma 5 hapeków. Tak.
Jeszcze są. Jak już nie stworzyłam, zaraz po prostu chcę nimi jebnąć w niego, więc... Czy mogę po prostu rzucić na mojej class damage? Czy na co mam rzucić? W sensie... Bo żeby on ci ucieka... Jakie dałaś im ten tagi w ten? Że robią to, co ja chcę i że robią class damage. Tak, i musiałaś wybrać dwa tagi. To na pewno, że mają daleki zasięg, bo byłam daleko od niego. A z tych drugich to nie wiem. To wybieram to, co bardziej napierdala. Messi? Messi to jest, że rozpierdala, tak? Messi to, że rozpierdala i że może zadawać kilku wrogom obrażenia. Hack and slash. Okej. Okay. Czyli strength? Tak, strength. Trafiłam? Tak, trafiłeś go. Trafiłeś go, ale on zrobił przeciwko tobie ten sam numer, co temu, co Gabrielowi. Mnie podpalić. Tak. Ale na pewno już zdechł. Aha, bo mam plus jeden, tak? To, ale... Mam 4 hapeki. Wait, what? Oh shit! Tak, tylko mówię. Mam rzucić na 8, tak? Tak, Bryl? Tak. Spoko, jestem na zerze, leżę. No what? A nie, poczekaj, to aha, bo Arma nic nie robi. No, to... Leżę szczęśliwa. To jest już death move? Właśnie patrzę. Właśnie patrzę, czy to 0 daje? Chyba już to. Gdzie to jest? Nie, czekaj, bo nie mogę tego znaleźć. End of session... Last breath. Kurna, w opisie nie ma, czy last breath się aktywuje na zerze, czy nie. One is dying. Ale z drugiej strony w DW nie ma negatywnych hapeków. Nie ma chyba w DW ujemnych tych. No właśnie, i mi się wydaje, że to, że jak zjedziesz do zera, to chyba rzucasz last breath. Pierw last breath, a później ten. Co? No, na razie last breath. Czy to jest ten moment, kiedy mogę dać się napić mojej krwi? Popuść, stary. Rysio, jak chcesz, Raven. Chcesz jego transfuzji, czy... Ja jeszcze mam ruch, który może nas uratować. Ale jak on zacznie pompować w mnie swoją krew, to się zmieni wampira, czy po prostu zacznę się healać? Na razie nie ma tego ruchu, żeby cię zacząć healać. Yep. To specyficznie jest motyw, że wybierasz, że nie umrzesz jako bohater. Jak już ostatnio zaznaczałam, to jeszcze bym chciała nie umrzeć, bo w sumie tylko kilka sesji nie umgram, ale mogę rzucać na last breath'a. Mogę uratować sytuację. Tak? Chyba. Znaczy, ja zależy od rzutu oczywiście, nie? Mhm. Jak ogólnie rzecz biorąc, to coraz większa rozsieczka rozpierducha i coraz większe problemy się robią, to Helen panicznie biegnie w kierunku Drake'a. Aha! Znaczy tak, na tym momencie to widzisz, że ja tak z jedną ręką kompletną, znaczy nie sztywną, ale tak... Boże, jakie jest tłumaczenie polskie? Limp. Uschło, więc zwiędło. Po prostu widać, że jaką masz trzaskaną, to ona jest przy ciele. Unieruchomioną, no. Tak, unieruchomiona. I tak ledwo wstaje, trochę dysząc. Tak, wiesz, wkładzie rękę na... No, szyj, zmazuje tą krew. Ale w sumie, czekajcie, to jest ten moment, kiedy tata może się do mnie odezwać. Tak. I teraz mogę przyjąć jego propozycję. Dobra. To ale to w ostateczności. Widząc Helenę, tylko tak kiwam głową. Chyba potrzebuję anioła. Okej. Okay. Czas na najważniejszy rzut na wisdom w tej sesji.
No dobra, ale wpierw chcecie, żeby rzucać Helenę, czy rzucać Gabriela, żeby ratować Raven? Najpierw ja poproszę mój, ponieważ aniołek też może leczyć. Dobra. A jak ten rzut nie wyjdzie, to... Odpukać. O jest. O! Jaka ulga. Dzień dobry. Kawaleria przybyła. No well. Przypominam, że moje spiryty mają dramatic entrance. Dobra, więc ja wiem, jak to będzie dramatyczne. W momencie, jak spadam na ziemię martwy. Proszę, niech to nie będzie fala pozytywnej energii. Nie, nie, nie. Mogę? Drake. Z swojej perspektywy sytuacja wygląda tragicznie. Wasza jedyna nadzieja na powstrzymanie zarazy odlatuje w rękach przeciwników. Twoja przyjaciółka spada. On wie chyba. Ale Drake wie. A, tak. Twoja przyjaciółka pada na ziemię. Ale zabiłam tego bez życia. Tak. Jeszcze nie uderzyła w ziemię. Twój towarzysz ciężko krwawi, ledwo coś może zrobić. I w tym momencie skrzydła wampirów zaczynają się coraz wolniej się poruszać. Raven zatrzymuje się w locie kilka cali nad ziemią. Helena zastyga w ruchu. Widzisz krople krwi zastygłą w uderzeniu o ziemię, kapiącą z rany na torsie Gabriela. Zza jednego z nagrobków wyłania się lśniąca, jaśniejąca postać z jaśnie białymi skrzydłami, odziana w togę. Dobrze znany ci anioł. I zaczyna do ciebie podchodzić, pytając, czy chcesz tego? A tak, wiesz, w geście respektu, tylko tym razem z jedną ręką, którą tak się skłaniam. Oświetlisty niegodzien jestem darów Celestii, ale tak, nieważne co ma się stać. Bo jak on zabierze ciebie zamiast mnie, to mi się to nie podoba. Jakie efekty mogą być? To jest ścieżka, którą podążają od dłuższego czasu. Jestem gotów. Rozumiem, że to nie może cały czas tak się odbywać. Ludzki organizm nie jest przystosowany, nawet twój, na przyjmowanie takiej mocy jak moja. To ci może w tym momencie zniszczyć. Nie do końca tak działa mój ruch, hello. Dobra, stop. No, bo ja go normalnie przyzywam jako spiryta, który może działać. A, dobra, myślałem, że ten. Nie. Dobra, myślałem, że jako tego połączenie hybrydy robisz. Nie, dobra. Nie. Siedziłem, nie, dobra, czekam więc scenę, więc jak chcesz. Ale grajcie. Dobra, więc czego chcesz? Jakby okazuje uratowania moich przyjaciół, powstrzymania zła. Pamiętaj, że masz jeden pakt w związku z tym. Aha, w tym sensie. Jedno dobra. Z dwóch. Okay. Żeby dobro zwyciężyło. To znaczy technicznie, wiesz, ponieważ wszystkie moje duchy też przyzywane są z agendą, czyli mają własną wolę i tak dalej, to może chcieć bez rozkazu z własnej woli nam chcieć pomóc, ale... Dobra, Drake jest typem... Żeby na pewno odpalić jego mocę, to jedno wybierasz. Drake jest typem osoby, która... Nie, to nie jest Kiritsugu, on idzie za dobrem, nie greater good i mówi uratowania moich przyjaciół. A jak mówisz przyjaciół, to tym bardziej patrzy na Raven, także krwiącego Gabriela. Rozumiem, że w tym momencie na to rzucam? Mm-hmm, czyli chcesz... No tak, nie, to in character wszystko... Czyli chcesz poświęcić w perspektywie, nie wiem, całe miasto, zagrozić jego istnieniu?
dla swoich przyjaciół. Helena w tym momencie się wtrąca. Jesteście w tym w time locku, tylko Drake z nim gada. Ej, to moja magia. To się dostań do tego time locka. Odpowiadam, to nie jest wybór idealny, ale nigdy nie kierowałem się filozofią większego dobra. Zabić jednego, żeby uratować 10, zabić 10, żeby uratować 100. To nie jest filozofia, którą podążam. Jak sądzisz, czy dasz radę samemu to zatrzymać? I pokazuję na latujących. Tak jak mówiłem, to jest ścieżka, którą brałem dawno temu. Chcę wierzyć i będę robił wszystko, żeby tak się stało. Niemniej nie znam przyszłości. Wiesz, że według wszelkiego prawdopodobieństwa zginiesz? Ej, bo jeszcze mogę zawołać tatę. To może coś da. Ja chyba wiem, w jakim kierunku Bryl to gra. I odpowiadam. W zasadzie to nawet nie tylko ty możesz zawołać tatę, ale razem możemy zawołać tatę. A ja mówię... śmierć jest... Cóż... Śmierć przychodzi po każdego, prędzej czy później. Jeżeli mam zginąć walcząc ze złem, próbując czynić dobro, nie będę uciekał w strachu przed taką możliwością. Tak, jeszcze mała info dla mnie. Ten anioł, znaczy tak jak zbudowałem tego anioła mechanicznie, to on samą swoją obecnością indukuje prawość. I bohaterstwo. Gabriel teraz jest praworządny? Co? W sensie, że... Indukuje, że może wzmacniać. No nie, w sensie, że wywołuje w ludziach. A. Czyli nawet tajne testy charakteru. Co? Ojej. No dobra, Bryl. Dobra, więc... dobra. Chwila. Tak. Czemu dobra, więc zrobię co chcesz. Po czym... I co jest w mojej mocy? Uczyni mnie, żeby kierować się tym, kierować się duszą, duchem polecenia, a nie literą. Po czym Helena, znowu jesteś w powietrzu, trzymana przez przez Leylan. Drake, znowu przeskakujesz nad ścianą. O. Wyrzucona przez anioła. Cztery hapeki, tak? Słucham? Znowu mam cztery hapeki. Tak. My też odzyskujemy? Tak. Odzyskujecie do tego momentu, jak Drake nie zjebał ściany. Ale pamiętamy, co się stało? Tak. O jacie. Ja się patrzę na siebie, obmacuję się rękami i tak na czworakach odczołguję się w cień. Oh, ja tylko w myślach mówię, dziękuję za drugą szansę, świetlisty. Kolejną szansę. Dziewiątka. I kwestia, czy my w tym momencie też mamy na sobie na hakę? Nie. On zrobi to z wedle reguł. Jasny chuj. Co on drugą? Hmm? A, nieważne. Dobra, co robicie? Ja biegnę za Helen.
To co ostatnio, szarwa przez do kolesia i próbuję wyssać mu krew. Dobra, rzucaj. Ok. Vampiric touch. You take 1d6 damage and your opponent healed that much. Pragnę przypomnieć, że poprzednio ten rzut mi wyszedł na 10+. Dobra, może... Dobra, niech będzie ten wynik poprzedni 10+, bo nie widzę, żeby ta sytuacja tak się zmieniła, że ten. Nie no, tym razem ja zaszodwowałem przed Blake'em. A, dobra. Dobra, to tym razem on z siebie się leczy tyle, co ty powiedziałeś. To 6 obrażeń. Dodam, że się już trójka. No. Czyli ma 5 na 12. Drake, co robisz? No dobra, znaczy on będzie próbował nie powtórzyć błędów w przeszłości. On odwrócił się w stronę Gabriela i sam się w niego wbił. Przejął jego macki i wbił się w ten. Znaczy prawdopodobnie w rękę, bo ja go próbuję dotknąć. Dobra, to ja próbuję jakoś... Nie wiem, wyminąć tą ścianę czy coś i tym razem nie wyskakując żadne powietrze, tylko wiesz, tak ruszając się zwinnie po ziemi, znaleźć otwarcie i przypieprzyć mu. Plus jeden. Tylko teraz się zastanawiam, czy jak cofnąłem czas, to ja nadal mam jedno ki czy dwa? Czemu dwa? W tym momencie miałeś ile? Dwa, niech będzie, tak. Bo pamiętam, jeden ja miałem, dwa. Jak się próbowałem wyrwać. I później jeden, tak. No to dwa masz. Dobra. No to będę próbował wykorzystać kij, żeby przebić się przez ten pancerz i załatwić gościa. Więc pytanie, czy od razu hack and slash, czy mam muszę jakiś rzut obronny? Hack and slash. Żeby się to... Dobra. Oh boy. A się teraz zirytuje jak... No. Dobra, to wykorzystuję ki. Jakby co, teraz będę pamiętał o tym, więc nawet jeśli... A czekaj, tylko gdzie to było? Bo mam ruch, który sprawia, że jak rzucę mniej obrażeń niż mój Wisdom, mogę przerolować kostkę obrażeń, tylko nie wiem, czy to jest obrażenia totalne, czy kostka obrażeń. To brzmi jak trochę, że właśnie obrażenia totalne, w sensie kompletne. W każdym razie robię D8 plus D6, bo stwierdziłem, że wykorzystuję ki. Nie otwieram się na atak. Dobra. Dobra, to akurat wystarczy, żeby go wykończyć. Tak, akurat z wampirami walczę, żeby zabić. A nie spacyfikować. Tymczasem, Helena, masz déjà vu jak w momencie, gdy znowu gonią cię przez stworze. Co robisz? A teraz, jak ją gonią, to ja biegnę za nią i chcę zrobić mój bekon między nimi, żeby ich wciągło i żeby ona mogła spokojnie odlecieć. Znaczy ja proponuję, żebyśmy jednak lądowali, bo Leyland się przyda w walce. Ale tak to odleci się bezpiecznie. Pozwól nam wylądować. Wystarczy. Leyland robi bekon? Znowu ci to by nie wyszło. No. Wiem. Dlatego sprawdziłem. Ja próbowałem wyspierować do ciebie, ale
Dostałem odpowiedź od Pola. Bo ja też jestem MG. A no tak, bo MG widzą... Zobacz, myślałem, że nie widzą Whisperów. Nie widzą, chyba że Whisperujesz do MG. A, to Whisperowałem do Ciebie, mimo że pokazuje mi, że Whisperowałem do F-a. Dobra, nieważne. Nie, bo próbuję wpisywać IMDMC now i nie działa. O tak, bo nie działa. Brylant też nie działa. Brylant nie działa. W sensie jak próbuję wpisywać nic. Okej, spoko. Kontynuujmy. Dobra, więc jak znowu wchodzicie w lot pikujący, ale tym razem jest jedna duża różnica. A mianowicie Raven. Dziękuję. Więc teraz, a poczekaj, bo oni będą hardcore lądować, bo wytaczam się z jakiegoś nagrobka gdzieś niedaleko i widzę, że oni staczają się w dół, a te dwa potworki za nimi, tak? Tak. No. Mogę ich złapać, mogę spróbować zrobić maski i złapać ich w powietrzu, wtedy Leylan będzie mogła od razu zawrócić w powietrze i zaatakować tam. No, to jest dobry plan. Dobra, jak widzę, że oni pikują, to robię Shadow Made Drill. Ok, i wybieram, że one działają. I w sumie to wszystko co chcę. Czyli, że tymi dwoma mackami oplatam tą dwójkę. Krzyczę, że Leylan możesz puścić, albo Helen powiedz Leylan, że może puścić. I ich ląduje na ziemi gdzieś obok mnie. Okej, okay, czyli my delikatnie lądujemy, no to znowu. Command Seal, Leyland, Factor Assess. Not literally. A teraz im wypierdol. Wybieram, że. Leylan albo źle interpretuje rozkaz, albo wykonuje go nieco zbyt wigorously, w związku z tym wywołując collateral damage i unintended side effect. Jak powiedziałeś? Żeby ich zniszczyła. Ej, czekajcie, czy jeśli ja mogę odzyskiwać sobie życie robiąc... Ej, rzućcie okiem na moje Shadow Made Drill, bo wcześniej nie czytałam drugiej części tego drugiego punktu. They do the 4 damage and you regain the same amount of hits. No jeżeli wybierasz tą opcję, to tak, to co się... To co ta, ma... Tak się tym leczysz. No. Podobny ruch jak Gabriel ma. Jezus, ja robiłam to tyle razy. Brawo Rysia, no, trzeba się kurwa nauczyć czytać w tym wieku. Ja wiem, że to masz dopiero 12 lat, no ale już po 5 lat jesteś w podstawówce, powinnaś umieć czytać. Ale po prostu ignorowałam tą drugą część. Wcześniej nie przeczytałam tego. No i wiesz co, może jest od 5 lat w podstawówce, ale cały czas druga klasa. Ale wciąż mam skupienie jak Fredka. Ej, to fajnie. Wybieram to tak w ogóle, bo może sobie zaraz zaatakuję tymi mackami. Dobra, więc widzisz, jak twój przyzwaniec mija w locie. Wampiry łapie je ze skrzydła. Wznosi się w spirali ognia wysoko w górę, po czym ściska nimi o ziemię gdzieś w miasto. Nie w miasto. Tutaj proszę. Side effect. Mogłeś ich jeszcze trafić przed tym. No. No to jak tylko tamtych położyłam, to chciałabym sobie falnąć to do 4. O jacie, ja się mogłam healować przez cały ten czas. O Boże. I w sumie macie czas, żeby stamtąd uciec.
Nie no, nie, nie nazywajmy tego ucieczką od razu. Godnym wycofaniem się na zgodę ustalone pozycje. Tak. A ten kolor żyje czy nie żyje? Tego co ja go trafiłem? Nie. Przy takiej ilości tagów i waliłem, żeby zabić. Oh, well. Znaczy inaczej, nie powstrzymywałem się, żeby zadawać non-lethal. Nie przy takim przeciwniku. Helen, możesz wysłać Leyland za tą dwójką? Tą dwójkę miała rozwalać Leyland, więc... Aha, to narzuca ich miasto i leci za nimi? Najwyraźniej. Dobra, no to... Powinniśmy chyba, doktorze, iść. Ja tak podchodzę do Drake'a, tak trochę niepewnie tupię nogą, patrzę na niego, patrzę w ziemię, patrzę jeszcze raz na niego. I bo pamiętam, że umarłem, co się stało? Albo że umierałem, o. Powiem ci potem. Nie, to jest, ej, to jest bardzo dobre, gdybyś powiedział teraz Ravenowi o motach Helen. Dobra, tak, idziemy. Tak. Helen potrafi przyzywać istoty z planów. I jedną z tych istot jest świetlisty anioł z Celestii. Dodaj jeszcze, że z którymi jest ktoś inny związany. Nie wiem, czemu Drake miałby to powiedzieć. Znaczy, no, nie rozumiem nawiązania. Znaczy, no bo ogólnie rzecz biorąc, to Helena przyzywa dla kogoś istoty, z którymi ta osoba jest związana, nie? Mhm. To jeżeli tak to wytłumaczysz, to Raven będzie miał dużo do przemyślenia. Spoko. To mówię, przyzywa istoty, z którymi cóż, osoba może być związana. W moim wypadku. Ojej. Nie, bo to tak czy siak Raven w życiu mi będzie chciał przyzwać. Chciała swojego starego. No teraz tak, ale to jest wesoła informacja na przyszłość. To jest wesoła informacja na przyszłość, jak znowu zjebiemy rzuty. Jop. Jakiś chamski cień, który będzie chciał zrobić nie wiadomo co. Nie wydaje mi się, że to jest jakakolwiek dobra opcja. To jest dobra opcja, ponieważ jeżeli przyzywasz go za pomocą mojej magii, to dostajesz nad nim kontrolę.